właśnie Pawłowski. Jak to jest, że kobiety tych koszulek nie ściągają przy ważeniu jak faceci? Malik, no nie wiem. Takie są zasady. Nie, on mi nie odpowiadał mi na pytanie, dlaczego nie ściągają. Powiedział mi, że Agata waży 57,600. Tak jest. I przyszedł czas na jej rywalkę. Przed wami Lexi Choplin. I oczywiście jej fan club. Kilogramów, czyli drobnica, ale jednak po stronie Lexi. Zapraszamy do face to face'a. No ogólnie to Lexi ma bekę, nie? Pełna poważka. Ludzie, ogarnijcie się, błagam. Pozycja bokserska do ludzi i ostatnie słowa za chwileczkę przed walką. To stańcie troszkę bliżej. Lexi. Pozycja bokserska do ludzi. I ostatnie szybkie pytanka, bo tutaj pomiędzy sobą face to face nie wymieniłyście żadnych słów. To teraz chciałbym, żeby te ostatnie słowa padły. Jeśli chodzi o ciebie, dlaczego pokonasz jutro Lexi Choplin? Bo chcę udowodnić ludziom, że mimo, że jestem, wiecie, nowa i krócej trenuję, to dam radę. Okej, okay. I Lexi, pytanie do ciebie. Dlaczego tym razem nie będzie jak znacu? Dlaczego tym razem to twoja ręka powędruje do góry? Ja już byłam raz w oktagonie, wiem jak to jest, mam troszeczkę doświadczenia i wiem jak bardzo nie chcę przegrać. Zrobię wszystko w mojej mocy, żeby jutro wygrać z Fagatą. No to trzymamy kciuki za jedną i za drugą. Lexi Choplin kontra Fagata. Co-main event, High League 2. Oh yeah! A jeżeli macie wątpliwości na tym etapie, w jaki sposób można obejrzeć to...